Radio Silesia. Na zdrowie. Na 4 minuty po godzinie 9, poranny program telewizji TVS. Dziś w zgodzie ze zdrowiem, taki mamy temat, drodzy Państwo. Dziś będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda życie po przeszczepie. Chcemy oczywiście Państwa również uczulić na to, że można pomagać i będziemy łamali różnego rodzaju stereotypy. O to chodzi, żeby doinformować społeczeństwo w sposób zupełny. Z nami pan Marek Józef z córką Julką. Cześć Julka, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, jak się podoba w telewizji? Fajnie.
No, już gwiazdę mediów mamy kolejną tutaj. No i bardzo dobrze. Z nami także Mariusz Figiel z synem Wojtkiem. Aczkolwiek powinienem chyba przedstawić odwrotnie. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowe życie, czy tak można powiedzieć, o no, jakości życia, które otrzymują osoby po przeszczepie? Czy to jest właściwe sformułowanie? Bo wiadomo, że to, co nas otacza, to najczęściej seria sloganów różnorakich. Czy ten slogan ma zastosowanie? Na pewno to jest nowe życie. Na pewno to jest nowe życie. To jest kolejny dar od Boga, który nie tylko dzieci, ale i dorośli też otrzymują. Poza tym jest to, jakby to powiedzieć, kolejna szansa na bycie lepszym. Generalnie mamy przy stole dwójkę fantastycznych dzieciaków, które no, tylko dzięki informacjom spoza anteny wiemy, że coś w życiu przeżyły i to było ostre przeżycie. Jak było w twoim przypadku, Wojtku? No w moim, no... Ja ten, miałem ten, miałem dwie rewizje, też rewizje, no to jest takie coś, że... Słuchaj, jest tak, że niektórzy, którzy nas oglądają, to nie wiedzą w ogóle, o czym ty mówisz teraz, bo tak skomplikowanego języka używasz. Krótko mówiąc, chorowałeś na nowotwór, tak? Tak. Mhm. I nie udało się zwalczyć choroby i konieczny był przeszczep. Tak. Oczekiwanie na narząd to jest w tym przypadku długotrwały proces? W naszym przypadku akurat pod tym względem sytuacja była prostsza, bo ja byłem dawcą rodzinnym tego przeszczepu, więc Wojtek ma część mojej wątroby. No i tutaj no, jest to, można powiedzieć, wielki plus tego, bo to znaczy, można w każdym momencie tego przeszczepu dokonać i nie trzeba oczekiwać na dawcę, że tak powiem. No, w własnym przypadku było troszeczkę gorzej, prawda? Chyba okres oczekiwania chyba był zdecydowanie większy. Znaczy, czy był większy? Niekoniecznie. Mieliśmy dużo, bardzo dużo szczęścia. Chodzi o to, że Julka generalnie ma bardzo rzadką chorobę, glikogenozę typu czwartą, metaboliczną. Oprócz tego ma wiele innych schorzeń, które jak gdyby lekarze, transplantologowie nie bardzo chcieli podjąć się tak ryzykownego zabiegu, jakim byłby przeszczep wątroby rodzinny, z tego względu, że wówczas jak jest rodzinny przeszczep, ryzykuje się na dobrą sprawę dwójki życia, to znaczy dawcy i biorcy. Tutaj u Julki było na tyle skomplikowana rzecz, że wchodził w rachubę tylko i wyłącznie dawca ze zwłok. Aczkolwiek żona była na badaniach, przeszła pozytywnie te wszystkie badania. Natomiast była Julka wciągnięta na listę dawców, biorców ze zwłok. I udało się, dostaliśmy dwa wezwania. Pierwsze to był, że tak powiem, wezwanie, gdzieśmy już byli spakowani, jechaliśmy do Warszawy, natomiast odwołano nas spod Częstochowy. Natomiast drugie już wezwanie było no, trafne, pojechaliśmy i to zajęło na dobrą sprawę cały przebieg do przekroczenia, jak ja to mówię, cienkiej czerwonej linii. Chwila, moment, bo żeśmy przyjechali o godzinie 19, a o godzinie 23 bodajże już była za cienką czerwoną linią. To chyba taka faza życia w ciągłym napięciu, prawda? Jak długo trwał ten okres od momentu rozpoczęcia starania się o dawcę do momentu wykonania tego przeszczepu? Myśmy Julkę z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie zabrali w połowie czerwca, gdzie lekarze nie dawali jej już żadnych szans, zapisaliśmy ją do hospicjum, oczywiście takiego domowego, gdzie w domu żeśmy mieli jak gdyby drugi szpital. Natomiast pierwszy telefon był na początku sierpnia, gdzie w połowie lipca żona jechała na te badania, tylko czekaliśmy na termin. Natomiast taki już ten najtrafniejszy to był 14 sierpnia. Telefon, że mamy jechać jak najszybciej do Warszawy. I w jednym i w drugim przypadku przyjmujemy za absolutny pewnik, że to jest koniec problemów zdrowotnych, że może być tylko lepiej i musi być tylko lepiej. Życzymy tego z całego serca. Dziękuję. No dziękujemy, aczkolwiek to jest początek góry lodowej w naszym przypadku. Oczywiście, tym bardziej, że warto pamiętać, o czym się nie mówi, że przeszczep wątroby jest chyba najtrudniejszy ze wszystkich, bo chyba jako organ jest najtrudniejszy do przeszczepu, prawda? Tak, dla dzieci przeszczepy są wykonywane tylko i wyłącznie w Warszawie. W Centrum Zdrowia Dziecka to jest jedyny ośrodek, który takie rzeczy robi w Polsce. Jak zmienia się życie po przeszczepie? Jak zmienia się życie? No głównie tutaj następuje zdecydowanie większy kontakt ze służbą zdrowia. Częste wizyty w Warszawie, kontrolne, szczególnie jak no, występują jakieś problemy
z tym przeszczepem, czy na przykład u nas takim problemem jest przepływ żółci, ponieważ właśnie przy szczepie rodzinnym ta wątroba jest jakby ograniczona, bo to jest jakaś część tylko, więc no tutaj ten lekarz, który robi ten przeszczep, on ma mniejsze możliwości niż przy przeszczepie z zwłok, bo tam no, ta wątroba jest w całości, ma wszystkie odpowiednie tam te przewody żółciowe, natomiast tutaj no, trzeba się troszkę z tym namęczyć, więc no, czasami występują takie problemy i trzeba wtedy częściej odwiedzać szpital. A na co na pewno trzeba zwracać uwagę? Chodzi mi o infekcje na przykład, czy różnorakie obostrzenia. Tak, ze względu na to, że dzieci, ale także i dorośli biorą bardzo silne leki immunosupresyjne, to znaczy obniżające odporność organizmu po to, żeby narząd dany się przyjął, są bardzo narażone na wszelkiego rodzaju infekcje. Więc jeżeli chodzi o dzieci na przykład w przedszkole, no jasne, można, ale bardzo trzeba uważać. Trzeba uczulić opiekunki, że w momencie jak jest ktoś chory, to od razu telefon, tak było w naszym przypadku kilka razy. Trzeba dziecko po prostu zabrać do domu, żeby nie załapało czegoś, bo każda infekcja generalnie może się kończyć, a najczęściej się kończy, najczęściej się kończy Julia, pobytem w szpitalu, tak jak to u nas już było nieraz. I bardzo trzeba uważać. To jest mniej więcej tak, jakbyś oglądała się w lustrze, tak. Wiesz? Możesz tam pomachać, o, widzisz? O, teraz patrz, i co, kamery podobają się? Fajnie chyba, nie? Drodzy Państwo, oprócz tego, że sami zostaliście doświadczeni przez los, to macie w sobie jeszcze siłę, żeby walczyć o innych, prawda? Fundacja Gwiazda Nadziei. Pan jest nawet wiceprezesem tej fundacji. Czym się fundacja zajmuje? Jak można pomóc? Może są wśród nas widzowie, którzy chcą w tej chwili wyciągnąć rękę, pomóc, udzielić takiej pomocy? Fundacja Gwiazda Nadziei zajmuje się głównie, ale aczkolwiek nie tylko, ale głównie z osobami z chorobami wątroby. Wszelkiego rodzaju, głównie WZW typu B, C. Dziećmi po przeszczepach wątroby, których mamy parę wśród naszych podopiecznych. Pomóc można, najprostszy jaki może być w Polsce został wynaleziony sposób, to znaczy 1% podatku. Każdy Polak może odprowadzić 1% podatku dochodowego pod koniec roku i przekazać na konto naszej fundacji. Jeżeli wejdzie na naszą stronę www.gwiazdanadziei.pl, są tam nasi wszyscy podopieczni, można przekazać bezpośrednio również 1% na danego podopiecznego. Póki co na razie nie mamy ich zbyt wiele, aczkolwiek cały czas się rozrastamy i tych podopiecznych przybywa nam, ale jest wszystko na dobrej drodze i jak najwięcej będziemy pomagać ludziom. Fundacja Chorym. Gwiazda Nadziei, moim zdaniem najlepiej było, gdyby to sformułowanie i ta nazwa organizacji w trakcie dzisiejszej naszej rozmowy padła jak najwięcej razy, to możliwe. 1% z waszego punktu widzenia, bo widzicie to od środka, czyli potrzebujecie tych pieniędzy, członkowie fundacji liczą na nie, bo przecież rehabilitacja i dochodzenie do pełni zdrowia to wydatek finansowy, nie ukrywajmy tego faktu. Czy ludzie w naszym kraju w pełni rozumieją konieczność wręcz odstąpienia i przeznaczenia takiego celowego, tego 1%? Z waszego punktu widzenia. Wydaje mi się, że może ludzie są za mało uświadomieni, że oni nic na tym nie tracą. Wydaje mi się, że ten 1%. Takich spotkań jak to dzisiejsze powinno być tym bardziej więcej. Zgadza się. Tu nie tylko chodzi o Fundację Gwiazdy Nadziei, tylko w ogóle wszystkie takie instytucje, które wspierają takie sprawy. I no, ludzie, tak jak mówię, tutaj może nie są do końca wszyscy uświadomieni, że oni oddając ten 1% nic na tym nie tracą. www.gwiazdanadziei.pl, ten adres również będziemy Państwu prezentowali dzisiaj niejednokrotnie. Jeżeli macie chwilę, radzimy zajrzeć na stronę internetową. No, moim zdaniem obecność na stronie obowiązkowa. Obowiązkowo także zadzwońcie, jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia w związku z tą kwestią. Zastanawiam się, jak sformułować zaproszenie na nasz dyżur telefoniczny. Może panowie mi pomogą. Panowie? Myślę, że niekoniecznie powiem sprawie, tak. Prawda? Każdy temat w sprawie, niekoniecznie samego przeszczepu wątroby. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek schorzenia wątrobowe, zapraszam. Jeżeli ktokolwiek ma problemy z wątrobą, zapraszam. W miarę możliwości, choć nie jestem lekarzem, postaram się udzielić jakiejkolwiek informacji bądź nakierować daną osobę, co zrobić, jak zrobić, żeby było lepiej. Wiadomo, że ludzie, którzy walczą z chorobą, swoją lub tym bardziej dziecka, na pewno wiedzę
dotyczącą walki z chorobą mają dosyć obszerną. Przede wszystkim gdzie się udać, jak szybko zadziałać, jakich lekarzy polecacie i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim później jak stać się ewentualnie członkiem fundacji, jak zacząć w niej ewentualnie pracować. Na te wszystkie tematy na pewno w trakcie naszego dyżuru telefonicznego można porozmawiać. Tak, jak najbardziej. Chodzi o porady głównie, bo tutaj, tak jak kolega wspomniał, nie jesteśmy lekarzami i jakichś fachowych nie będziemy mogli opinii stwierdzić, ale porady odnośnie życia po przeszczepie jak najbardziej, czy innych spraw związanych z chorobą. I jak sobie radzić z chorobą generalnie. Też. 32 608 99 33, dyżur telefoniczny już za moment, a z panami spotkamy się i z naszymi podopiecznymi, naszymi milusińskimi spotkamy się już niebawem. Radio Silesia. Na zdrowie. Reklama. Tradycyjnie mam już dość. Tyle płacę za samo OC, ale łatwo to zmienić. W AXA Direct w cenie tradycyjnego OC